Cześć! Niedzielę mamy, wiecie co? Wyszłam z domu, bo Krzysiek jest w domu, więc dzieci mają z kim być w domu. No w sensie weekend jest, więc korzystałam z tej okazji. I jadę po materiał dla Roni i dla Gosi i będę szła spodnie. Właśnie Roni spotkałam w Morrisonie. No, bo wiecie co? Użyłam takiej szminki przed wyjściem, która dosłownie mi tak zastygła tutaj. Mnie tak denerwowała. Mówię, idę po chusteczki do Morrisona. Wzięłam te chusteczki, poszłam do łazienki, normalnie tego dziadostwa nie mogłam zmyć. Kolor ładny, tylko no taki dyskomfort czułam na ustach, że mówię, no nie trzymam, nie jadę tak. No i pomalowałam się inną szminką. No, ale myślałam, że tego nie zedrę z tych ust, to tak się działo, do tego roznosiło się. To, co tutaj ściągnęłam, to spoko, ale to mi się tutaj roznosiło i myślałam, że tego nie pościągam. Nawet trochę mydła tego morrisonowskiego użyłam, ale to nie schodziło. No i dalej tarłam tymi chusteczkami, aż w końcu zeszło, ale miałam takie na oko, takie trochę czerwone. Mam nadzieję, że już nie mam. Przynajmniej tutaj w kamerze tego nie widać. No i mi się teraz nudzi na przystanku, więc gadam z wami teraz, bo jeszcze mam 4-3 minuty do autobusu. No tak, nudno trochę. No, ale dobra, no, zaraz jadę, wyłączam się, bo już mi zostały pewnie z 2 minuty. Jak tu stanęłam, to miałam jeszcze 11 minut do autobusu, więc no, mówię, no nie, no załączę kamerę. Fajnie, jadę sobie do Chester po te materiały. W ogóle muszę zaktualizować moją stronę internetową, dokładnie mój sklep, bo tam tyle rzeczy trzeba dorzucić, ja już mam tyle rzeczy do sprzedania, których po prostu nie ma w sklepie internetowym, że trzeba to w końcu zrobić, bo ja to już robię od kiedy? Od zimy? No, brawo ja! Taka pani prezes jestem. No ale co? To jestem właśnie ja. O Boże, Boże, ale nakupiłam masę czarnego materiału. Wiecie co? Kupiłam 7 metrów i 3 metry, bo 7 metrów kupiłam takiej cieńszej bawełny czarnej, bardziej popeliny. To jest taki fajny, lekki materiał i to z przeznaczeniem dla Gosi, bo Gosi się podobała struktura materiału, tego co ode mnie kupiła, co jej uszyłam. Więc to jest taki lżejszy, taki delikatny materiał. A Roni powiedziała, że ona by chciała taki z takiego samego materiału, co ode mnie kupiła, czyli taka bardziej bawełna, taka trochę sztywniejsza, czyli grubsza też. Więc 3 metry kupiłam tego grubszego, tej bawełny. No i 7 metrów nakupiłam tej popeliny. No, z myślą, że może jeszcze sobie uszyję czarne haremki. Ale by mi do wszystkiego pasowały po prostu i jaka ja jestem teraz w ogóle satisfied. Jestem tak teraz szczęśliwa i spełniona, idąc z tymi metrami czarnej bawełny. Wiecie, jak ja kocham czarną bawełnę, uwielbiam z niej tworzyć, uwielbiam szyć po prostu z bawełny. Najfajniejszy materiał do szycia po prostu. Ja jestem taka teraz, wiecie, tak się czuję fajnie, nie? No, idę na przystanek, jadę do domu. No i co? No i czekają mnie teraz bardzo owocne dni pracy. A ja wiem, co tutaj do mnie przyszło. Coś, na co czekałam bardzo długo i chyba wam o tym wspominałam. Ach, dostałam się do tego. Nie było łatwo, bo zapakowane to było konkretnie. Ale, o tutaj widzę, mamy... Wow, to chyba dla chłopaków. Chłopaki, proszę. To chyba babcia spakowała. O, czekajcie. Ojej! Chyba nie będzie łatwe. To chyba nie będzie łatwe. Pokaż Amadeuszowi. Idź do góry pokazać Amadeuszkowi. Dobra, zobaczymy, co to jest dalej. O, a tutaj proszę bardzo, tu mamy ich więcej. Zobacz, Symon, więcej książeczek. No to będziemy czytać. Przed spaniem będzie. Ale to nie wszystko na raz. Zobacz sobie, pooglądaj sobie to Prince Polo. Tutaj mamy książeczki. A tu dopiero się muszę do tego dostać. O, i oto są moje filipiaki. Moje garnki. Wiadomo, będzie trzeba je trochę przemyć. Ale to są moje... O, tutaj mama mi wpakowała przy okazji jakąś szatkownicę. Pamiętam, że ją mieliśmy. To chyba od mamy Krzyśka dostaliśmy kiedyś.
Przy okazji taki mały garnuszek też. To nie od tego kompletu. O, tutaj mamy, proszę bardzo. O, tak, oglądamy wszystko. Tu mamy mały garczek. Bardzo fajny. A to nie wiem, co to jest. To jest jakaś guma, a nie wiem do czego. No, tutaj mamy garnek. O, proszę bardzo, można gotować na parze. O, wszystko mi, słuchajcie, leci, bo to nie jest takie łatwe. I ja tak trochę Wam może i hałasuję. Tutaj mamy na parze, tutaj mamy, o. Zobaczcie, jakie piękności, piękne. Mamy, tak, to jest ta fajna ciężka Micha. I tu będzie, tutaj mamy duży garnek. O, czekajcie, czekajcie. O, tu mamy dwa duże, czyli duży garnek i garnek na parze. O, coś tak robi. A, nie wiem, gdzie jest. O, o, chyba nie ma koszyczka. Chyba nie ma koszyczka, ale. A tu się coś potrzaskało, a to nie wiem. Chyba w transporcie się ułamało, ale dobra, no nic. Jakoś to załatwimy. Tutaj mamy taki, o. I mamy kolejną dużą, fajną, ciężką miskę. Widzicie, ta jest większa. Tutaj mamy do tego garnka. A, wiem, co odpadło. Drewienko odpadło od tego, od patelni. To jest patelnia, na której można smażyć bez tłuszczu, jak ktoś smaży mięso, ale jeśli chodzi o warzywa, to wystarczy malusieńka ilość tłuszczu. No niestety się połamało to od patelni, ale to nie szkodzi, bo to się da bez tego gotować. Po prostu będę musiała uważać, żeby mi się to tu nie nagrzewała ta rączka. O, tutaj taka jeszcze małą patelkę mi mama dorzuciła. Nie ma. Ale niestety koszyczka nie ma, ale to ja sobie w sklepie dokupię koszyczek. O kurczę, fajne. I patrzcie, co mi mama tutaj dorzuciła pięknego. Mówiła mi, że to dorzuci. Ohohoho. No. Ładne. To jest jak jeden. I to jest sukienka z długim rękawem. No fajna. Fajna, podoba mi się. No śliczna jest. Dzięki. Jak oglądasz, to dzięki bardzo. No i w ogóle bardzo dziękujemy za garnki, bo to jest teraz zupełnie inny wymiar gotowania będzie. Sama rozkosz, jeśli chodzi o filipiaki. Ja bardzo polecam. Już nie mogę się doczekać, kiedy wylądują w kuchni i zaczną spełniać swoje zadanie znowu. No i tak to się wszystko pięknie prezentuje. A ja jeszcze Wam coś ładnego pokażę. Zobaczcie, była dzisiaj u mnie Celina ze swoim synem. Bardzo miło było poznać syna i bardzo miło było Was gościć. To tak ode mnie do Was, do Ciebie Celina i do Twojego syna. Celina przywiozła mi buty. Ponieważ kupiła sobie i okazało się, że nie są na nią dobre. I dała mi te buty i jestem przeszczęśliwa. Super dzień w ogóle, bo tutaj przyjechały wreszcie moje filipiaki. Tutaj mam nowe buciki. Ja już, wiecie co, ja już aż normalnie Celinie powiedziałam, że już się jesieni nie mogę doczekać. Pokażę Wam coś. No i powiedzcie, czy to się pięknie nie prezentuje? Ja jestem gotowa na jesień. Jeszcze raz dziękuję za buciki, jeszcze raz dziękuję za garnki. I jestem dzisiaj bardzo wdzięczna za ten dzień jestem wdzięczna, bo to jest bardzo fajny dzień, bardzo miły dla mnie i taki, no, budujący wewnętrznie. Niby rzeczy, ale zobaczcie, jak cieszą. Teraz Wam pokażę, jak dekatyzować tkaninę.
Znaczy tak, żeby wydekatyzować tkaninę, czyli wykurczyć to, co może się ewentualnie po praniu skurczyć. Dobra, od początku. Aby wydekatyzować tkaninę, czyli wykurczyć to, co jeszcze ewentualnie może się wykurczyć, czyli tkanina po prostu, kiedy jest surową tkaniną, no jeszcze nie obrobioną termicznie, ona po obróbce termicznej, czyli po praniu, na przykład po prasowaniu, ona się wykurcza. Dlatego ważne jest to, że zanim cokolwiek zaczniemy kroić, szyć, należy przygotować tkaninę w taki sposób, żeby ona już po uszyciu się na przykład szwy dobrze zbiegały, żeby ona się nie w jakieś tam swoje własne strony po wykurczeniu nie przemieściła tak jakby. I słuchajcie, można wyprać tkaninę normalnie w pralce. No to wtedy obróbka termiczna się dzieje w pralce. Natomiast można zrobić też tak. O, no tak, mama nagrywa, to trzeba hałasować. Czekajcie, ich muszę uspokoić. Okej, a ja to robię żelazkiem. Robię parę i po prostu prasuję na trybie parowym. I w ten sposób dekatyzuję tkaninę. Tutaj mamy popelinę, czyli to jest mieszanka bawełny i poliestru. Popelina. I kiedy już tak sobie całe 7 metrów przeprasuję z tą parą, materiał dopiero będzie gotowy do szycia. No to ja Wam pokażę te 7 metrów. Proszę bardzo. Dużo, nie? Też tak myślę. Jeżeli myślicie, że krawiectwo to jakaś zaawansowana technologia, to nie. A na pewno nie zawsze. Otóż, tak sobie radzimy. I z tego co wiem, to nie jestem jedyną osobą, która korzysta z takich prostych, najprostszych sposobów. Tak, i po to położyłam tutaj książki, żeby mi się materiał nie rozjeżdżał podczas krojenia. A co? I tak oto wygląda szycie od kuchni. Dobrze, parę dni później od ostatniego nagrania, czyli od tego czasu, kiedy ja dekatyzowałam te 7 metrów czarnego materiału, czyli tej popeliny, chciałam od razu te 3 metry tej grubszej bawełny zdekatyzować, ale kiedy ja zaczęłam to prasować i przejechałam parę razy ręką po tym właśnie materiale, miałam całą czarną rękę, jak macie na przykład, jak coś naszkicujecie na kartce ołówkiem i przejedziecie parę razy, to macie całą czarną, po prostu odbity grafit z ołówka. No i właśnie tak moja ręka też wyglądała. No i wtedy... Chodź się pokażę. No i wtedy... No, wracając do tematu materiału, sorry. Ja jestem niezorganizowana, trochę bywa. W każdym razie, jak mi ta ręka taka została, zaczęłam trochę panikować, bo to jest 3 metry materiału. To jest bardzo dużo długu czarnego, o... No, szkoda by było to wyrzucić, więc szukałam sposobów w internecie, co zrobić, aby albo utrwalić, albo aby wypłukać nadmiar barwnika. I znalazłam. Należy na 5 litrów wody wlać jedną szklankę octu. No i mi wyszło jakieś 20 litrów wody. Tak. 20 litrów wody jakoś tak, albo 25 i miałam tylko jedną butelkę octu, czyli wyszło tak naprawdę dwie szklanki, bo to było pół litra. No dobra, ale wlałam to do wanny razem, no i dałam tam ten materiał. Moczyłam, nie wiem, parę godzin moczyłam, po czym włożyłam do pralki ten materiał, wyprałam, wywiesiłam do wyschnięcia. Kiedy wyschło, okazało się, że już farbowało tak ciutkę tylko. Czyli faktycznie ten barwnik w tej tkaninie, w tych nitkach został zamknięty przez ten ocet, ale wyprałam drugi raz
Już drugi raz nie moczyłam w occie. Wyprałam drugi raz, tylko nie dawałam żadnego zmiękczacza. Po prostu dałam tylko płyn do prania i żadnych tam napachniaczy, niczego. No i po tym drugim wypraniu okazuje się, że prawdopodobnie, bo teraz będę to prasować i po prasowaniu najlepiej będzie to widać, czy materiał farbuje. Jeżeli nie farbuje, to sukces i polecam. Ogólnie polecam Wam ten sposób, bo jak ręką przejechałam, miałam całą czarną, tak teraz przejadę, nic się nie dzieje, trę trochę bardziej. Też rękę, zobaczcie, mam czystą, więc jest szansa, że się to udało. Także taki tip dla osób szyjących, a nawet dla takich osób, które chciałyby uchronić swoje ubrania od farbowania. Próbujcie z octem, tylko pamiętajcie, nie każda tkanina będzie na to reagować, nie każda tkanina to też przeżyje. No, na przykład do octu bym chyba raczej jedwabiu nie wrzucała, ale tak na bawełnę mi zadziałało. No i zobaczcie. Poprzecieramy jeszcze. No wiadomo, niteczki tutaj powychodziły, ale no widzicie, ręka jest czysta, a ja wtedy ją miałam dosłownie taką czarną, jak po ołówku, nie? No, także teraz 3 metry materiału prasuję, no i wypadałoby w końcu te spodnie uszyć dla Gosi Ironii. A tutaj ja Wam jeszcze coś pokażę przy okazji, zobaczcie, jakie wyprodukowałam scrunchies. Na razie tylko wyprodukowałam ich 6, z czego dwie są naprawdę malutkie. I 4, czyli dwa zestawy tego mojego standardowego rozmiaru. Słuchajcie, po 5 funtów są. Jeżeli nikt mi ich nie kupi do tego czasu, kiedy opublikuję ten vlog, a ktoś będzie chciał jeszcze, tam w komentarzach możecie sobie zamówić. Prawdopodobnie będę ich szyła więcej, ale to zależy od tego, ile materiału mi. Czy będę jeszcze miała na to materiał, bo mam taki materiał właśnie, bo to jest jakaś satyna, poliestrowa, ale satyna. No mam, no takiej wielkości pościeli, nie? Bo to pościel była. I chcę z tego materiału uszyć spódnicę, przynajmniej dwie. Być może jeszcze mi się uda uszyć plecak. No i z tego, co mi zostanie, będę doszywała takie scrunchies. Tak jak mówię, póki co są dwa zestawy normalnych, no a te małe albo na gratisy, albo na kiermasz dla dziewczynek, bo dziewczynki u mnie często kupują właśnie, o, scrunchies. Więc no, tak jak mówię, taki zestaw kosztuje 5 funtów. No ogólnie moje klientki ze scrunchies moich są zadowolone. Ja zresztą też jestem z nich zadowolona, bo co jakąś uszyję, to muszę jakąś podwędzić. To jeszcze nie zdążyłam, ale sobie uszyję. No, tak jak mówię, nie wiem na ile mi ile materiału, jejku, czy materiału na ile mi starczy na kolejną serię tych scrunchies, ale jest szansa, że będzie ich więcej. Póki co są dwa zestawy. No, więc jak ktoś chce, zapraszam. Możecie sobie spojrzeć na moją ofertę na www.aleksandrapawo.uk. Ten adres internetowy pojawia się na końcu każdego mojego filmu. Często się też pojawia, jak właśnie omawiam swoje produkty. No, zachęcam Was do robienia zakupów poprzez stronę internetową, a jak widzicie coś, że ja szyję, się pokażę. Jak widzicie coś, że ja szyję coś ciekawego, co by Wam się mogło podobać, zagadajcie, ja Wam jestem w stanie to uszyć. Szczególnie osoby, które gdzieś tu w mojej okolicy mieszkają, albo w ogóle na terenie UK, no bo przesyłki tutaj działają, więc nawet do Bournemouth wyślę, czy do Londynu, nie ma problemu. Fajnie by było, gdybyście składali też zamówienia takie, znaczy, no przez stronę są fajne, tylko wiecie, na stronie nie ma wszystkiego, co ja robię, bo albo nie zdążę tego wrzucić na stronę i się sprzeda. Na przykład czasem jest tak, że wrzucę coś na vloga, a dzień później jadę na kiermasz i to się akurat sprzeda. Dlatego jak tylko coś widzicie, to piszcie. To ja Wam to chętnie albo prześlę, albo jakoś dostarczę, albo się jakoś umówimy. Oczywiście, tak jak mówię, ja, tak jak mówiłam kiedyś, ja nie szyję ogólnie na zamówienie, ale jestem w stanie na zamówienie uszyć wszystko, co widzieliście, że już robiłam, czyli to są choćby haremki, spódnica z prostokąta, spódnica z koła, są to spódnice na gumce, bo jeszcze nie ogarnęłam na zamek ani na guziczek, chociaż myślę, że na guziczek to też nie byłoby problemu. Na zamek jeszcze muszę zamek potrenować, więc nie chcę Wam obiecywać tych zamków. Poszewki na poduszki, szoperki, woreczki, scrunchies, workoplecaki. Co jeszcze szyję? No wiadomo, na zasłonę też Wam uszyję i firankę prostą. Nawet jestem w stanie Wam pościel uszyć, tylko no wiecie, to się wiąże z dużą ilością materiału, więc
Więc no tutaj byśmy musieli dokonać wyboru materiału, wiadomo. Bardzo często, jak wiecie, szyję z recyklingu. Nie ma problemu, żebym też dostosowała Wam wzór, jaki sobie wybierzecie. Pójdę do pasmanterii, kupię materiał i się dogadamy co do kosztów, ile to finalnie wychodzi, no bo jednak taniej wychodzi szycie z używanych już materiałów, bo są one po prostu tańsze niż nowy materiał w pasmanterii. Ale tak jak mówię, to już też przerabiałam. Jeszcze co szyję? No, te fartuszki szyję. Fartuszki szyję. One są co prawda proste, ale zamówienie, nie dość, że sprzedałam kilka fartuszków, to też miałam zamówienie personalizowane, jedno, drugie na fartuszek, więc także uszyję. No, także zapraszam Was do kupowania u mnie. No, no i co? No i aha, wiecie co? Jestem w stanie Wam też dywan zrobić z makramy oraz kwietnik. Także jeżeli byście tym byli zainteresowani, także zapraszam do mnie. No. No i to chyba w sumie na tyle, jeśli chodzi o moją reklamę. Chciałam Wam pokazać materiał, który uratowałam, a się okazuje, że wyszła nam z tego przy okazji reklama. Czemu nie? Jestem pewna swojego produktu, jestem pewna swojej działalności, więc bardzo chętnie się reklamuję i bardzo zachęcam Was do tego, abyście korzystali z moich usług. Wzięłam się za prasowanie tego materiału. Tak on wygląda. On ma troszkę żywsze kolory, chociaż wiecie co, nie są przekłamane. Kolory są okej. Okay. I właśnie teraz go prasuję. No, widać, że trochę go jest, prawda? Co myślicie o spódnicy? O takim właśnie wzorze. No, ja myślę, że to będzie hit. Tak jak mówię, planuję przynajmniej dwie uszyć. Myślę, że materiału spokojnie mi na to starczy i jeszcze mi starczy na, tak jak mówiłam, kilka mniejszych projekcików. Efekty dźwiękowe. Dziękuję bardzo.